TV24, reporter Sky, TVG9. Proszę Państwa, przechadzamy się bardzo sympatycznymi i wąskimi uliczkami miasta Bremen. Charakterystyczną rzeczą jest tutaj to, że mają one jakiś pewny swój urok. Są takie niewielkie domki, prawie że tak jak dla Liliputa, a szerokość przejść pomiędzy domami czasami jest na wyciągnięcie dosłownie ręki. Tu mamy polski kościół. Widzimy jakiś wizerunek, obraz przedstawiający jeźdźca, może to jakiś sam cesarz. Gasthof zum Kaiser Friedrich, oczywiście to jest cesarz. Przejdźmy się troszeczkę tą ulicą. Znajdują się tu przeróżne galerie. Jest starannie odrestaurowane. Tam nieco dalej widzimy jedną chyba z uczelni bremeńskich. A tu już konfekcja cukiernicza. Cały czas Brema się obudowywuje, czy rozbudowywuje. W każdym razie trwają tu prace, których celem jest rozbudowa, remont. Cały czas ciągle coś się dzieje. A tutaj mamy modele małych stateczków. Gorszwok, Brema swoim nabrzeżem jest bardzo malownicza. My idziemy dalej, tu jest również pracownia, sklep złotniczy. Mnóstwo różnych kafejek. Właśnie Prestiż. Wystawy wielkanocne można zobaczyć. I symbol Bremy. Osioł. Nie będę komentował, sami Państwo zobaczcie. Kogut, kot, pies i osioł. Czyli bremeńscy muzykanci, nieodłącznie towarzyszący. Jako symbole Bremy. Teraz przejdziemy do części. Kołka, jakby lodowa, kawiarnia. To sobie przejdziemy. O, to trzeba pokazać. Będzie inaczej. Brema. To miasto, gdzie na co dzień zobaczyć możemy żaglowce. Są tu kawiarnie, których przesumują u nabrzeża, gdzie można się
czegoś napić, coś smacznego zjeść. Bardzo sympatyczne pamiątki. Turyści odwiedzający mają pełną gamę wyboru. A jak widać, zajączek z jajkiem towarzyszy atmosferze świąt. Jest to niepowtarzalne, ponieważ, drodzy Państwo, rzadko kiedy można spotkać takie wąziuteńkie ulice pełne różnych kafejek, różnych... O, chociażby tutaj mamy właśnie Galeria Schnorr. Przyjrzyjmy się temu dziełu. A więc galerie, kafejki, wiele innych ciekawych obiektów. O, proszę bardzo, tu widzimy sztukę zdobniczą, jubilerską, czy coś dla pań, ale i nie tylko. Zobaczcie Państwo, jakie ciekawe są te budyneczki, takie niewielkie. Gdańsk, który jako miasto hanseatyckie jest podobny w swojej zabudowie i architekturze, ma nieco okazalszych rozmiarów swojej kamieniczki, ale te są równie piękne, może właśnie dlatego, że są takie niewielkie. Słychać już ptaki, co jest dowodem na to, że wiosna zbliża się do nas wielkimi krokami. Zobaczmy tutaj data, kiedy powstał, to jest 1738 rok, a więc data powstania tego domu sięga paru dobrych lat wstecz. A tu nawet, proszę bardzo, 1402, to jest niewątpliwy architektoniczny rarytas. I tu, prawda, co my tu mamy? Prosiaczka, żaba, prosiaczki, żaba. Kaczka, coś niebywale barwnego i sympatycznego. Widać. Tutaj mamy właśnie. To też się tutaj wyrabia. Słodkości, które mogą ubawić niejedno podniebienie. No i Beck, piwo, które niejako ważone jest tu w Bremie. Otóż to, drodzy Państwo, to jest... Przejdziemy się teraz charakterystyczną, wąską ulicą. Zobaczcie Państwo, jak tu jest wąsko. Prawda? Gdzieś tam ptaszyna śpiewa. Proszę bardzo. No, bo mamy tam
pamiątki. Stroną. Halo? Ja tu jeszcze kamerką nakręcam taki film z tych małych uliczek i zaraz będę szedł do autobusu. Bo tego się już nie powtórzy, dlatego że na kamerkę do internetu, żeby pokazać bremeńskie małe uliczki z tymi pamiątkami. O, już można powiedzieć ostatni rzut kamery na osiołka. Niesamowite. U samej góry mamy koguta. Nieco niżej siedzi pies czytający książkę kotu. Kot też czyta książkę, a osioł trzyma książkę. Coś niebywałego, drodzy Państwo. Żegnamy się z sympatyczną uliczką Bremy. Bardzo malutkie domki. Jakże to wszystko malownicze. Zapraszamy. TVG9, TV24, Reporter Sky.